No i witam Was na pierwszym grzybobraniu w tym roku. Jak widzicie, w tym roku jest i koszyk. No i mamy tutaj pierwsze kureczki. Dosyć sporo ich tutaj widać. Tutaj takie nawet całkiem, zobaczcie do ręki jak wyglądają. Ok, ja sobie tutaj je pozbieram. Rozejrzymy się jeszcze. I idziemy dalej. No i powiem Wam, zobaczcie jak na ten pierwszy strzał, całkiem fajne kurki. Pięknie. I to wszystko w jednym miejscu, słuchajcie. Super, lecimy dalej. Coś tu chyba widzę kolejną. Tak mi się wydaje. Podejdziemy zobaczyć, czy udało ją się zauważyć z tak daleka, ale chyba tak. O, widzę nawet jest ich więcej. Piękna, słuchajcie, tamta druga jaka duża. Ta tu całkiem spora. No, powiem Wam, no nieźle, nieźle. No i tutaj się schowały dwa podgrzybki. Sprawdźmy jak wyglądają. Oj, ten tu słaby. No i mamy pierwszego, słuchajcie. Tutaj nam się schował. Sprawdźmy. Ależ pięknie. No, chyba jest ok. O kurde, ale ciężko. Pięknie. Taki nam się trafił, słuchajcie, okaz. Zaraz go tu obierzemy i rzucimy do koszyka. No i tutaj, moi drodzy, mamy kolejnego, ale widzę, że to już na pewno. Oj, na pewno to nie będzie nic dobrego z tego. No nic, rozglądamy się dalej. No i proszę bardzo, tutaj mamy kolejnego. Widać, że chyba jest bardziej zdrowy niż tamten. No, dosyć. No, zaraz zobaczymy. No, myślę, że się będzie nadawał. Słuchajcie, nawet do suszenia. Zaraz przetniemy nogę i zobaczymy, jak on wygląda. No i kolejne kureczki, słuchajcie. Tutaj nam się schowały. Całkiem. Sprawdźmy, czy tutaj jeszcze w koło gdzieś nie są. Tam jakaś kość. No dobra, ja sobie te pozbieram i zobaczymy zaraz. Pochodzimy sobie tutaj w koło, bo widzę, że chłopaki tutaj też coś znajdują. Także myślę, że coś tutaj nazbieramy w tym miejscu. No i proszę bardzo, kolejne. Kolejne tutaj się pojawiły. Ta tu nawet całkiem. Tutaj jakieś. Coś tu nazbieramy. O kurczę, zobaczcie, tu gdzieś wszędzie, gdzie spojrzę, to teraz widzę. Mega miejsce. Słuchajcie, tutaj się schyliłem, nawet nie zauważyłem ich. Zobaczcie, ile ich tutaj jest. No, teraz już wiem, gdzie one są, ale podejrzewam, że jak wszędzie gdzieś, o, tu widzę już kolejne, masa. Masa tych kurek. Szok. Piękny plac, żeśmy trafili. Widzę, że tam tutaj już coś też się skrywa większego. No pięknie. Zbieramy, słuchajcie, zbieramy. No i proszę bardzo, tutaj mamy dość ciekawe miejsce. Miejsce, w którym borsuk się załatwia. I tutaj zobaczcie. Borsucze nory. Podejdziemy zobaczyć bliżej, ale nie będziemy tam za długo przebywać. Widać, że o, borsuki raczej tutaj będą, bo tutaj widać te miejsca właśnie na odchody. Dość mocno rozkopane.
Całkiem fajne znalezisko. Dobrze by było tutaj zawiesić nawet fotopułapkę gdzieś. I sobie pooglądać. Okej, okay, lecimy dalej. I słuchajcie, tam było to miejsce, z przodu pokażę wam, gdzie były te bursuki, bursucze nory. I tak sobie tutaj przechodzę z koszyczkiem, z kurkami. I proszę bardzo, malutki parostek. Obgryziony dość nieźle, ale jakieś tam znalezisko, słuchajcie, mamy. Pięknie. I kolejne kurki. Nieźle, nieźle, słuchajcie, zobaczcie, też dosyć sporawe tutaj. Tutaj. Widzę, że tutaj kilka ich znajdziemy. Pięknie. No, trochę się zbiera, a dzisiaj taka różnorodność, słuchajcie, i parostek, i kurki, i jakieś prawdziwki. Nieźle, nieźle. Proszę bardzo, piękny tutaj. Ale prawdziwek. Ale jest miękki, także podejrzewam, że nic z tego nie będzie dobrego. Ale zobaczymy. Oj. Dosyć mocno poszatkowany, zaraz go porozcinamy i zobaczymy, jak wygląda kapelusz. Zmieniliśmy troszkę miejscówkę, pochodziliśmy tutaj chwilę po tym bukowym, udało się jeszcze dorwać tutaj dwa prawdziwki. No i słuchajcie, z takim dorobkiem dzisiaj wracam, pierwsze grzybobranie, także myślę, że nie jest źle. Sporo kurek, jeszcze się trafił ten parostek. Chwilkę jeszcze pochodzimy, jeżeli uda się nam coś tutaj podnieść, to nagramy. A póki co widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.